Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie. Przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Dziś artysta, na którego twórczości się wychowałam, bez którego muzycznie nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, dzięki któremu jestem tak jednoznacznie zdeklarowana, jeśli chodzi o wykonywanie utworów z niebanalnym, mądrym tekstem pochodzących z nurtu piosenki literackiej oraz poezji śpiewanej. Marek Grechuta i jego kompozycja Jeszcze pożyjemy, pochodząca z albumu Droga za Widnokres z 1972 roku. Ta cudowna płyta powstała w czasie, gdy Marek Grechuta był trochę na artystycznym rozdrożu, bowiem muzycznie rozstał się on z zespołem Anawa i rozpoczął działalność trochę na własny rachunek, zapraszając do współpracy wielu znakomitych muzyków, głównie jazzowych. Z reguły najpierw opowiadałam Wam o tekście utworu, a dopiero później przeprowadzałam Was przez meandry muzyki. Teraz jednak podejdę do sprawy trochę bardziej interdyscyplinarnie i postaram się odrobinę te warstwy ze sobą połączyć. Najpierw w kompozycji Jeszcze pożyjemy słyszymy instrumentalny wstęp pełen miarowego, marszowego, perkusyjnego pulsu, ostrych dźwięków kontrabasu. Iście bluesową melodię gra tutaj gitara elektryczna, gdzieniegdzie pobrzmiewają także klawisze. Krótki jest ów instrumentalny początek. Tak na dobrą sprawę cała piosenka to miniaturka, która w swym czasie trwania nie przekracza 3 minut. Cóż słyszymy później? Pierwszy wokalny epizod. Można wyróżnić tutaj zresztą 3 bardzo ciekawe wokalne odcinki, przez które postaram się Was przeprowadzić. Pierwszy wokalny epizod brzmi jakże dostojnie. Mały jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. Minimum muzycznego wyrazu, a maksimum emocjonalnego przekazu. Linia melodyczna składa się dosłownie z kilku dźwięków, a jakże wielki jest jej ładunek emocjonalny. To taka charakterystyczna, stylistyczna cecha kompozycji Marka Grechuty. Inna charakterystyczna cecha, tym razem wykonawcza, to balansowanie wokalisty na pograniczu mowy i śpiewu. Jest to tak zwane zjawisko melorecytacji. Ponadto wokalista często ozdabia linię melodyczną pięknymi, ale jakże prostymi w swym wyrazie ornamentami, które w nomenklaturze muzycznej noszą miano melizmatów. Wszystko wszystkim. Tutaj na przykład pojawia się melizmat. Zwrócę jeszcze uwagę na jeden bardzo ciekawy szczegół. Nie zawsze precyzyjnie Marek Grechuta śpiewa złożenie wyrazów jest kraj. Gdzieś ta głoska ty umyka w gąszczu innych. Ale to taki drobniutki wykonawczy detal. Tekstowo autor zastanawia się, właściwie mówi, kiedy kraj jest piękny. Wtedy, gdy wszystko wydaje się najmłodsze. Czyli gdy wszystko budzi się do życia, rozkwita, tryska młodością. Ale piękny jest kraj również wtedy, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. Czyli kiedy żyjemy w prawdzie, nie okłamujemy siebie samych, zdając sobie sprawę z czyhających nad nami niebezpieczeństw. Przejmujemy się nimi. Mowa również o tym, że ciężki jest kraj, gdy wszystko wydaje się najprostsze. No właśnie, nie warto iść na łatwiznę, zresztą satysfakcja jest o wiele większa, gdy osiągniemy jakiś cel przy pomocy mozolnej pracy. Akompaniament instrumentalny w tym fragmencie jest bardzo surowy i oszczędny. Tak na dobrą sprawę przypomina to, co już słyszeliśmy we wstępie. Drugi wokalny epizod. W nim to autor zastanawia się, dla jakich ludzi jest ten kraj taki, a nie inny. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy. I dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg. I dla tych, którzy noszą zegary w lombardy. I dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Jak słyszycie,
Bardzo udramatyzowana jest tutaj melodia wokalna. Na tych wokalnych wykrzyknikach i dla tych pole do popisu ma kontrabas, grający zjawiskowej urody melodię. Należy się w te piękne współbrzmienia wsłuchać. Trudno o nich tak po prostu opowiedzieć. Wokalnie znów słyszymy czasem krótkie melizmaty. I dla tych, na przykład tu. Tekstowo mowa o społecznej różnorodności. Taki, a nie inny kraj jest dla ludzi biednych, dla ludzi zniewolonych, którym szczęście odbiera wróg. Pojawia się również ciekawa opozycja. Są ludzie, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Myślę, że może chodzić o osoby, które wciąż walczą o swoje, tańczą, podążając za swymi ideami, żyją w prawdzie, a ci, którzy padli z nóg, albo po prostu przeminęli z wiatrem, albo poddali się i nie uwierzyli życiu w prawdzie. Zachwyca mnie instrumentalne zakończenie tego wokalnego epizodu, pełne metalicznych dźwięków, gitary akustycznej oraz dyskretnych, ale jakże wirtuozowskich w swym wyrazie współbrzmień klawiszy. Trzeci wokalny odcinek zdradza puentę tekstu. Jeszcze pożyjecie, poeci prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Ten fragment zresztą za chwilę się powtarza. Kim mogą być tytułowi poeci prawdy? Myślę, że są to ludzie tacy jak my, którzy gardzą kłamstwem i obłudą, którzy chcą głosić prawdę, żyć w autentyczności. Zastanawia ten ostatni wers. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Myślę, że chodzi o osoby, które początkowo nie uwierzyły owej prawdzie, ale jednak powstały, być może za pośrednictwem wiedzy tajemnej. Jest to swego rodzaju idealistyczna wizja, w której zdaniem autora tych poetów prawdy będzie na świecie coraz więcej. Zresztą tytuł utworu to Jeszcze pożyjemy, my wszyscy jeszcze pożyjemy w prawdzie. Dopiero w refrenie trochę zmienia się narracja, bowiem wokalista śpiewa jeszcze pożyjecie. Melodycznie jest to najbardziej oszczędna w środkach melodia. Tak naprawdę królują w niej niepodzielnie dwa dźwięki, trzeci pojawia się okazjonalnie. Akompaniament instrumentalny znów jest bardzo surowy, tak jak na samym początku. Przeprowadziłam Was przez trzy wokalne epizody. Cóż słyszymy później? Solówkę kontrabasu. Znakomity jazzowy kontrabasista Paweł Jarzębski gra tutaj smyczkiem, przez to koloryt tej solówki jest tak nieziemski. Brzmi ona ostro, zgrzytliwie, surowo i mrocznie, bowiem kontrabas generalnie brzmi w niskim rejestrze. Później po raz drugi słyszymy pierwszy epizod wokalny, w którym nie dostrzegłam większych zmian. Jednakże przy powtórzeniu drugiego wokalnego epizodu już pewne zmiany dostrzegłam. Chociażby słowa, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, słyszalne są z opóźnieniem w stosunku do pierwszego pojawienia się tych słów. Wokalista odrobinkę te słowa opóźnia. Ponadto zmienia się melodia na samym końcu. Którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Ileż dramatyzmu jest w tych dźwiękach. Dzięki temu dramatyzmowi pozostajemy na chwilę w swego rodzaju instrumentalnym zawieszeniu, napięciu, które zostaje rozładowane w zakończeniu instrumentalnym, bowiem nie powtarza się już trzeci wokalny odcinek. Zakończenie instrumentalne troszkę nawiązuje dźwiękowo do wstępu, bowiem znajomą, iście bluesową melodię wykonuje tutaj gitara elektryczna. Ponadto na samym wyciszeniu rozbrzmiewają jeszcze akordy znajome, gdyż pochodzące z tego drugiego, najbardziej udramatyzowanego wokalnego epizodu.
Tak to właśnie ta zjawiskowej urody miniaturka Jeszcze pożyjemy z repertuaru Marka Grechuty wycisza się. Jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Koncao, jak odbieracie tę piosenkę? Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę Was w tej kwestii o znak sygnału w komentarzach. Gorąco zachęcam Was do odkrywania wspaniałych utworów Marka Grechuty. Jeśli tylko wzięlibyśmy sobie do serca teksty, które śpiewał ten znakomity artysta, myślę, że bylibyśmy lepszymi ludźmi. Tak na zachętę chciałabym Was zostawić z również piękną, idealistyczną puentą pochodzącą z piosenki Marka Grechuty, troszkę z późniejszego okresu twórczości. Dzień zasypia powoli i powoli noc brodzi. Czemu tobie się spieszy? Czemu szybko odchodzisz? Och, gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. I z tym optymistycznym przesłaniem Was pozostawiam. Do usłyszenia za tydzień.